Witajcie, są burze i są burze. To jest burza z Francji, której tutaj film został ostatnio przesłany, pojawił się na Facebooku. To, na co zwraca tutaj przede wszystkim uwagę ten film, to bardzo duża elektryczność tej komórki burzowej, superkomórki burzowej prawdopodobnie, ewentualnie całego układu burzowego. Trudno mi powiedzieć, bo dopiero co odpaliłem ten film przed nagraniem materiału dla Was. Ale pewne jest jedne, ten film nie jest przyspieszony, naprawdę jest tak duża elektryczność, naprawdę to wygląda w ten sposób. Czy w kolejnych dniach będziemy mieli tak elektryczne burze w Polsce? Szansa na to jakaś jest. Teraz burze będą pojawiały się w większej ilości w poniedziałek w Polsce zachodniej, w nocy z poniedziałku na wtorek w Polsce bardziej centralnej i we wtorek w Polsce centralnej i wschodni, ale na razie zajmujemy się niedzielą, a dziś też wystąpią burze, skoro też jest ten materiał, aczkolwiek tych burz nie będzie dużo i będą one słabe. Zerknijmy sobie przede wszystkim na... Zanim w sumie zerkniemy sobie przede wszystkim na to wszystko, to zapraszam do polubienia naszej strony, zostawienia subskrypcji, dania łapka w górę, napisania komentarza. To powoduje, że ten kanał nasz się rozwija. W ostatnich 24 godzinach nie było praktycznie nigdzie wyładowań, gdzieś pojedyncze padały, ale to równie dobrze mogły być błędy radaru. W Europie zupełnie inaczej, te masy powietrza bardziej niestabilne znajdują się na wschód od Morza Czarnego oraz gdzieś tam nad Rosją i Finlandią, ale od zachodu powolutku zbliża się kolejny front atmosferyczny. Ten front będzie związany z niżem Marcellinus i ten front atmosferyczny chłodny właśnie wtargnie do Polski w poniedziałek. Na razie jesteśmy między tymi niżami Marcellinus, Lambert, jeszcze mamy pogodę wyżową, ale mimo tego, że mamy pogodę wyżową, to nad Polską wschodnią zalegać będzie jeszcze troszeczkę bardziej wilgotna masa powietrza, troszeczkę bardziej niestabilna masa powietrza, która to po rozgrzaniu przez słońce zacznie powodować powstawanie konwekcji. Ta konwekcja będzie przede wszystkim w takim pasie rozciągającym się od Królewca przez województwo warmińsko-mazurskie, wschód województwa mazowieckiego i zachód województwa podlaskiego oraz województwo północ województwa lubelskiego. Konwekcja również będzie pojawiać się na południu i południowym wschodzie Polski oraz na krańcach północno-zachodnich, aczkolwiek na wschodzie widzimy zdecydowanie większą ilość energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną i tutaj widzimy wzrost tej energii wraz z operacją Słońca w godzinach południowych, popołudniowych przede wszystkim i spływ niejako większej ilości energii z nad Królewca w kierunku Polski północno-wschodniej i tam największa szansa jest na te komórki burzowe. Bo to, że będzie konwekcja, to jak najbardziej i przelotne opady deszczu, to jest już pewne praktycznie, bo widać nawet już na aktualnych mapach oraz na aktualnych zdjęciach satelitarnych widzimy już tutaj tą pasmo konwekcji, gdzie te komórki w tym momencie jeszcze tak naprawdę cumulus, one będą dosyć szybko punktowo rosły i będą dawały wyładowania lokalnie oraz opady deszczu. Na razie szybszy wzrost komórek jest na pograniczu litewsko-białoruskim, ale to się niedługo zmieni, więc tutaj to pasmo wschodnie będzie zagrożone, to złe słowo, tu będą występowały po prostu słabe, ale malownicze wieczorem lokalnie izolowane komórki burzowe i burze. I na to warto zwrócić uwagę. IMGW nie wydało żadnych ostrzeżeń, bo te burze, jeżeli będą, to będą po prostu słabe, ale warto o nich po prostu też wspomnieć. Zerknijmy sobie na to, co tutaj piszą inni. Jeśli chodzi o IMGW, mamy prognozę burzową wydaną przed słabymi burzami, ostrzeżenie w Polsce wschodniej, ale przede wszystkim w tym w Polsce północno-wschodniej oraz części południowo-wschodniej. No i przede wszystkim z tego, co czytamy, burze możliwe są na południu oraz wschodzie kraju. Dzienne ogrzanie powierzchni Ziemi przy jednoczesnej obecności górnej zatoki powodować będzie niestabilność troposfery i rozwój głębokiej konwekcji. Prognozowane są izolowane wewnątrzmasowe burze z opadami deszczu od 10 do 15 mm
oraz porywami wiatru do 60 km na godzinę. Komórki burzowe będą przemieszczać się z północnego zachodu na południowy wschód. No i tutaj pod względem fotograficznym to jest bardzo dobra sprawa, bo izolowane burze wewnątrzmasowe przy odpowiednim oświetleniu dają naprawdę piękne efekty, więc warto dzisiaj na wschodzie aparaty mieć jakkolwiek przygotowane. Te burze będą w godzinach popołudniowych, wieczornych zanikać, więc w nocy burze nie są przewidywane przez IMGW. Jeśli chodzi o sieć obserwatorów burz, dla Polski Wschodniej jest wydane marginalne zagrożenie burzowe. Z tego co czytamy, warunki panujące w kraju powinny być wystarczające do utworzenia przylotnych zjawisk konwekcyjnych. Mowa tutaj o wschodzie Polski. Będą one słabe i krótkotrwałe, lokalnie intensywne opady deszczu oraz silne porywy wiatru. W okolicach godzin południowych możliwe pierwsze burze. No i zostaje nam prognoza polskich łowców burz. Bardzo podobna sytuacja. Prognozowane burze będą miały charakter pojedynczych komórek, które pojawiają się już około wczesnych godzin popołudniowych. Towarzyszyć im będzie opad deszczu do około 10 mm, miejscami do 12 bądź 15 mm i porywy wiatru od 55 do 65 km na godzinę. Więc nic strasznego, ale coś malowniczego. Coś, co bardzo, bardzo lubię, bo chociażby w ostatnich 3 dniach burze były silne, lokalnie były też bardzo malownicze, ale też były bardzo niebezpieczne. Tutaj natomiast będziemy mieli komórki konwekcyjne i burze malownicze, ale nieść zagrożenia one w żaden sposób nie powinny. Dlatego mimo wszystko zalecam posiadanie aplikacji nowcastingowej. Ja ze swojej strony polecam aplikację Monitor Burz, dzięki której możecie zrobić sobie takie niejako zabezpieczenie przed burzami, ponieważ ta aplikacja będzie Was informowała o tym, jak daleko burze się tworzą. Jeżeli zaznaczycie sobie w opcjach, żeby ostrzegała Was przed burzami, które utworzą się w zasięgu około 50 na przykład kilometrów, to jeżeli w zasięgu 50 km od Was burza się utworzy, zostaniecie o tym dokładnie poinformowani poprzez informacje push-up, tak jakbyście dostawali SMS-a. Druga rzecz, którą też Wam polecam, to stronę obserwatorzy.info, na której jest mapa dynamiczna, na której możecie zgłosić raport, wysłać raport meteorologiczny. Ten raport będzie, możecie tutaj dać zdjęcia bądź materiały z burz, które przemieszczają się nad Waszym regionem. Dzięki temu inne osoby obserwujące mapy dynamiczne mogą zobaczyć taki raport i zobaczyć, jak wygląda sytuacja burzowa nad danym regionem. Generalnie prócz tego jest jeszcze jedna bardzo dobra rzecz. Tutaj jest co prawda delikatnie ucięta, ale jak najbardziej jest ona tutaj przydatna, czyli relacja na żywo, zespół osób, która opracowywała i opracowywuje tą relację, obserwuje dane i obserwuje materiały, które nadsyłacie, i w tej relacji macie na bieżąco dokładnie relacjonowane, co się dzieje, gdzie się dzieje, i zdecydowanie warto taką aplikację mieć. Na koniec jeszcze krótka informacja ode mnie. Wchodzimy z nowym materiałem. Będę testował, może to złe słowo, będę rozgryzał aplikacje pogodowe na telefon. Zacznę od monitora burz, a potem będą kolejne. Dzięki temu będziecie mogli zobaczyć, jakie aplikacje mają jakie funkcje i co ja o nich myślę. Nie będą to materiały tendencyjne, po prostu będziemy razem z Wami sprawdzali, które aplikacje najlepiej się sprawdzają pod kątem burzowym dla Polski, bo to jest w dzisiejszych czasach bardzo istotne. Ja ze swojej strony kończę, życzę Wam dobrej niedzieli, widzimy się niedługo w nowym materiale. Pozdrawiam.